Bogmar. Zapraszamy do 6 punktów handlowo-usługowych w Dębicy, Czarnej Tarnowskiej, Pilźnie oraz Jodłowej. Bogmar zapewni fachową obsługę doświadczonych doradców i towar z najwyższej półki. W czwartek 18 września w Domu Kultury Mors odbyło się zebranie zorganizowane przez Stowarzyszenie ProEko poświęcone sprawie mostu kolejowego na Wisłoce. Andrzej Chochołowski w swoim wystąpieniu podkreślał, że most może jeszcze długie lata służyć mieszkańcom Dębicy i gminy Czarna jako przejście, chociażby pieszo-rowerowe. Teraz najważniejszą sprawą jest, aby ocalić ten most przed rozbiórką. Póki stoi, jest szansa na jego uratowanie, a potem będzie można znaleźć pomysł i środki na jego rozsądne zagospodarowanie, mówił Chochołowski. W podobnym tonie wypowiadał się Krzysztof Krawczyk, były wiceburmistrz Dębicy. Jeśli dopuścimy do rozbiórki mostu, to szansa, że w tym miejscu powstanie nowy, jest znikoma, mówił Krawczyk. Trzeba walczyć o ten most, póki on fizycznie istnieje, bo to szansa na rozwój miasta i ułatwienia komunikacyjne. O staraniach ocalenia mostu przez mieszkańców gminy Czarna mówiła również w swoim wystąpieniu Marta Pyzińska. Bardzo dużo czasu i sił poświęciliśmy na to, żeby nasz głos został usłyszany. Zostało kilka spotkań zorganizowane, zostały wystosowane pisma i do radnych, i do samorządowców, i do starosty. Została zaangażowana też prasa, media. Także myślę, że co mogliśmy jako mieszkańcy zrobić? Było to nasze pierwotne założenie, żeby ten most wpisać jako rzecz, która dla nas jest bardzo potrzebna jako mieszkańców, żeby wpisać w projekt połączeń drogowych właśnie lokalnych lub dalej. Gdyby była szansa po prostu podjęcia tego tematu na nowo, jeśli będzie podmiot, który będzie o to zabiegał. Jeśli nie ma podmiotu, nikt nie widzi sensu, że tak powiem, kolej zrobi to, co jest władna, to jest ich własność. Swoich obaw nie kryli mieszkańcy Dębicy, którzy zaniepokojeni są planami przeprowadzenia ruchu z autostrady do Krajowej Czwórki przez teren miasta. Ten most mógłby doskonale nadawać się jako element łącznika, który mógłby połączyć autostradę z Krajową Czwórką i wyprowadzić ten ruch z miasta, mówili zgodnie mieszkańcy Dębicy. Jak ta sprawa finalnie zostanie rozwiązana, pewnie niedługo się dowiemy. Miejmy jednak nadzieję, że zarząd PKP oraz wojewódzki konserwator zabytków wezmą pod uwagę głos mieszkańców i nie dopuszczą do unicestwienia tego, można powiedzieć, historycznego mostu, budowanego jeszcze w XIX wieku.